Ten Jerzy jest. Odyseusze. Odcinek 9. No co by tam nie mówić, ale Sławek to wyglądał w tej medycznej czapce jak jakiś tam kurwa halabardnik z Watykanu. A co ciekawe, to Elżunia, nazywając go jebanym kosmitą, to go nawet do tej chałupy wpuściła po tym wszystkim. Gdzieś tak przed 7 rano przyjechał Lefteri. Znaczy się ten kudłaty Grek, u którego to mieliśmy robić. Dłuższy czas trąbił pod furtką, zanim Wiesiek zlazł z wyra, a i na podwórzu pojawił się także Sławek. Widok najebanego jeszcze Wieśka oraz Sławka z tą kosmiczną czapką na głowie, no to bardzo szybko go przekonał, że raczej to nikt z nas dzisiaj to do roboty z nim nie pojedzie. Wyjazd, mimo kręcenia przez niego nosem i machania łapami, to jednak przełożony został na dzień następny. Jako że dzień wolny, to Wiesiek, tak około południa, zarządził dla nas zwiedzanie miasta i okolic. No Argos jak Argos, jak już mówiłem, mieścina nie za duża, za to z zajebistym, starożytnym amfiteatrem, nad którym to wznosiły się ruiny jakiegoś tam kurwa greckiego Wawela, czy innego, powiedzmy tam, czorsztyna. Naprzeciw naszej chałupy jakieś rumowisko, które okazało się terenem bardzo mocno historycznym, bo archeologicznym, na terenie którego to uczone od kopania w ziemi szukali jakichś tam skarbów. Ponoć była to starożytna agora, czyli takie greckie targowisko, czy inny tam po naszemu jarmark. Bardzo ciekawie te archeologiczne wykopki wyglądały, ponieważ jedna ekipa jakimiś szpachelkami coś tam gmerała, pędzelkami czyściła i do skrzyneczek wrzucała. No a tak ze 100 metrów dalej, no to druga ekipa napierdalała po tych kamieniach kilofami i łomami, aby potem te gruzy łopatami na taczki sypać i na taką kupę gruzu wozić. Tam jakiś mądry, niewątpliwie naukowiec, bo w przeciwsłonecznym kapeluszu, to ktoś tam gmerał patykiem, po czym dwóch takich, jak widać, greckich siniaków, no to ładowało ten gruz znowu na taczki i wywoziło na taką zajebistą pryzmę przy ulicy. No nie powiem, ale w bardzo odmienny sposób te dwie grupy traktowały te całe starożytne wykopaliska. Okazało się, że ta pierwsza grupa z tymi szpachelkami i pędzelkami to byli studenci z Francji z jakimś tam swoim fachowcem od gmerania w ziemi. No a ta druga ekipa, no to akurat greccy archeolodzi to byli. No cóż, młody nawet z Francji i to nawet w takiej robocie jak archeologiczne wykopki to ma przejebane. Po zapoznaniu się z lokalami wartymi uwagi w Argos udaliśmy się na taki grecki PKS i pojechaliśmy sobie nad morze. A tak dokładniej to do Nafplio, odległego tak o 15-20 minut drogi od Argos. Miasteczko maleńkie, urokliwe, z wielką górą, na której to stał zajebisty zamek. Drugi mniejszy stał na wysepce w zatoce. Mieścina maleńka, no ale lokali to nie brakowało. Wiesiek zapytał, czy chcemy szerować do tego zamku na górze. A po cholerę, odparł Zbynek. Co ja tam, klucze od chałupy zgubiłem, czy portret z kasiorą, aby tam zapierdalać? Podzielałem i ja tę jego opinię, po jakiego tam grzyba naginać. A i kto wie, czy kurwa tam na górze, to za jakieś bilety nie każą nam płacić. Zamek jak zamek, a naginać to by trzeba było tam pod górę z godzinę jak nie dłużej. Więc może i lepiej, to iść na piwo i tą kamienną budowlą, jak i browarem, to się elegancko nad morzem delektować, co też z nieukrywaną radością uczynione zostało. Gdzieś tak po 2 godzinach, z lekkim już szumem w głowie, wróciliśmy tym greckim PKS-em do Argos. W rezydencji był tylko Jędrek i żygający w kiblu ponoć już samą żółcią beton. Sławka z Elką na terenie posiadłości to coś jednak nie było. Myśleliśmy, że poszli na miasto chwalić się tą Sławka kosmiczną czapką, a tu do medyka jakiegoś poszorowali, albowiem
No coś tak przed południem, no to Sławka, jak on sam mówił, to coś zaczęło w tym uchu dziabać. Elka mu tą czapkę zdjęła, no a ucho, to jak twierdził Jędrek, to było tak sine, jakby je moczył cały dzień w denaturacie. A i tak kurwa wielkie jak u świniaka, to na święta Jędrek z dziadkiem na wsi pod Wieliczką siekierą jebnęli. No i w łeb wtedy nie popadli za pierwszym razem, tylko właśnie w ucho. Ponoć to ucho u Sławka, no to wyglądało jakby troszkę gorzej niż u tego świniaka. Sławek był bardzo mocno wystraszony, a Elce, no to się tak ponoć łapy trzęsły, jakby goła w lodówce to całą noc po turecku siedziała. Jędrek poszorował do Giemka, który to miał dużego Fiata Kombi. I aby ich, Gienek, to do jakiegoś medyka raz, dwa i zawiózł. No bo cholera wie, czy jak Sławka ludzie z tym uchem na mieście zobaczą, to no czy go nie zechcą dobić, aby się kurwa chłopina nie męczył. Zasadniczo to Sławek do tego medyka to pojechał prawie karetką, gdyż no ten Fiat Gienka to był w Polsce kiedyś karetką kupioną na przetargu. Mimo, że został, jak to twierdził beton, elegancko na czerwono pobielony w jakiejś tam stodole Gienka, no to jednak takie niebieskie jak w karetkach siedzenia to z przodu gablota posiadała. Czyli no prawie dalej ambulans to był. Zasiedliśmy na tarasie z piweczkiem, wystawiając ryja do słonka i czekając na powrót Sławka z Elką. Zajrzał do nas również i Jorgos i się elegancko przywitał. Co ciekawe, Jorgos też miał łepetynę zabandażowaną. No może nie tak jak Sławek, ale miał. Co prawda ze stołu do miednicy z garami się nie zjebał, ale za to odniósł obrażenia, gdy go właśnie ze schodów nieczyste siły w nocy katapultowały. Ryja jednak cieszył, a i radochę na twarzy to miał. Beton za to wyglądał, jakby go w pralce automatycznej złe ludzie dwukrotnie odwirowali i to bez płukania. Gdzieś tak po godzinie wrócił Sławek. Gienek opowiadał, że młyn to był w tym szpitalu jak skorwysyn, gdy w poczekalni zobaczyli Sławka w tej czapce na głowie. Jeszcze większy był, jak to medyk, to Sławka ucho zobaczył. No bo kilku biegłych w medycynie to się zbiegło, no i Sławek niewątpliwie sławnym się stał na cały szpital. Następnie dano Sławkowi jakieś zastrzyki i kazano czekać, a Elce bacznie go obserwować. Czy jeszcze w nim gorzałka buzowała, czy uwolniona łepetyna od tego ucisku, lub może te zastrzyki, no w każdym bądź razie Sławek jakiegoś pierdolca dostał. No bo najpierw to chciał iść na grzyby do lasu. Potem śpieszył się na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie, aby na końcu taką kulawą babcię z nogą w gipsie wziąć za swoją ciotkę z Piotrkowa Trybunalskiego. Zamieszanie było w tym szpitalu okropne. Jak mówił Gienek, dobrze, że te medyki gdzieś go zabrali, bo tylko patrzeć, aby może i wlazł na stół i Lenina jakiegoś tam strugał. No odjebało mu coś pod deklem konkretnie. Za 2 godziny go tam medyki cerowali, zanim Sławek pojawił się ponownie. I to z nowym opatrunkiem na głowie. Ucho ponoć uratowano. Co by jednak nie mówić, to ta nowa czapka nie była jednak tak zmyślna i elegancka jak nasza. Jak przewidywał Wiesiek, za darmochę to nie było. A ile? A cholera wie, tajemnicę z tego mocną zrobili. No chyba była to suma pokaźna, skoro Elka zapowiedziała abstynencję dla Sławka w terminie nieokreślonym czasowo. Co prawda Sławek mrugał o tym jednoznacznie, czyli ta Elki zapowiedź była dla niego tylko jakąś tam kurwa kobietą fanaberią. Beton pod wieczór zmył się do chałup, a my jeszcze trochę posiedzieliśmy, po czym poszliśmy dusić komara. Wszak przecież do roboty mieliśmy z rana jechać. Świtało, gdy trąbką obudził nas Lefteri stojący pod bramą. Nie przyjechał jednak pick-upem, a taką blaszaną furgonetką pełną jakichś tam gratów na pacer.